Nie wiem dlaczego, ale ten rocznik 74 jest bardzo, ale to bardzo popularny na t-shirtach. No wiadomo, najlepszy rocznik, w końcu ja się w tym roku urodziłem, także... No, tak to wygląda. Starożytne miasto Kition. Udało mi się dojść tutaj do terenu wykopalisk Archaeological Site of Kition. Kition to jest dawna nazwa Larnaki. Larnaka. Właściwie ten Kition to wiele, wiele wieków przed naszą erą powstał. No powiem wam, absolutnie nie warto było tutaj wchodzić. Także możecie sobie odpuścić, jak przyjedziecie do Larnaki. No, koszt nieduży, 2,50, ale tutaj nic nie ma. To jest tylko to, co tutaj widzicie. To, co tutaj. W zasięgu wzroku, tam przy środek most, po drugiej stronie tego mostku też trochę resztek jakichś murów. I to jest wszystko, co tutaj możecie zobaczyć za te 2,50 euro. Także, no, nie warto. Nie warto, można to obejrzeć no, u mnie na filmie albo na jakichś innych zdjęciach, na innych filmach zrobionych przez innych ludzi. Możecie sobie odpuścić, nie warto tutaj dreptać. No chyba, że ktoś naprawdę jest fanem archeologii, jakimś tutaj znawcą, pasjonatem. Chce tutaj wnikać, czytać, zagłębiać się w historię. Ale no widzicie, jak to wygląda. Niewiele tu z tego zostało. Można trochę tutaj więcej poczytać. Ja tutaj w swojej słynnej koszulce z moim rocznikiem 74 chodzę. Ta koszulka już była w kilku krajach ze mną. Zresztą kilka mam koszulek, bo nie wiem dlaczego, ale ten rocznik 74 jest bardzo, ale to bardzo popularny na t-shirtach. No wiadomo, najlepszy rocznik, w końcu ja się w tym roku urodziłem, także... No, tak to wygląda. Starożytne miasto Kition. Idę sobie tutaj niby wzdłuż wybrzeża, no ale niestety wody nie widać, bo tutaj wszystko ogrodzone. Tutaj jestem w okolicach tego głównego portu w Larnace, ale jak widzicie, to po prostu wstęp zbroniony. Jakieś tu mury drutem kolczastym ogrodzone. Nie mogę tam się dostać. Także wody stąd nawet nie widać. Gdzieś tam jest dalej. No ale idę wzdłuż. Może będzie gdzieś jakieś dojście. No zobaczcie tam coś przez ten drut kolczasty. Padam stąd, bo tutaj drut kolczasty ciągnie się kilometrami. Nie można tam się dostać. Tu jest jakaś główna brama wejściowa do Port Larnaka, ale pan nawet nie pozwolił mi zrobić zdjęcia. Chciałem, bo tam jakaś kotwica była przy wejściu, chciałem zrobić fotkę, to pan zwrócił mi uwagę, no photos here. Także spadam stąd, odbijam od tego portu, tutaj znowu w głąb miasteczka, tu jakieś knajpki już otwarte. Niedługo może wbiję na jakieś śniadanie, no chyba, że dojdę do tego Lidla i tam uda mi się coś kupić. Tam daleko, daleko już widzę szyld Lidla, także idę tam. Nie wiem potem, jak stamtąd wrócę, bo powiem szczerze, nie chce mi się zapieprzać ten kawał drogi, bo będę próbował wrócić do centrum miasta, bo tutaj jestem dosyć już daleko na obrzeżach. Zrobię jakieś tam zakupki, nieduże, bo nie będę dźwigał nie wiadomo ile. No i wracam do centrum miasta, tam chyba było najciekawiej. Tu stacja benzynowa Shell, paliwo euro
benzyna diesel euro 39, V-Power diesel euro 56. Takie ceny. Deszcz tutaj bardzo rzadko pada w ciągu roku. Tak naprawdę jest większość dni jest tutaj słonecznych. Chociaż od grudnia niby do lutego to jest taka pora najbardziej deszczowa. W ciągu miesiąca, w lutym podobno występuje 7-8 dni deszczowych. Także przed przyjazdem tutaj martwiłem się, żeby nie trafić właśnie takie okienko złe pogodowe na porę deszczową. No ale jest elegancko, naprawdę super. Idę cały czas tutaj wzdłuż takiej chyba jednej z głównych ulic Larnaki. Ona się ciągnie tak tutaj mniej więcej wzdłuż wybrzeża. Duży ruch samochodowy jest tutaj. Trochę widzę na tej wyspie czarnoskórych. Już tam kilku widziałem. Wszędzie kebaby, gyrosy. Duży ruch, samochody tu śmigają. Nie wiem, jutro, bo pojutrze spróbuję stopem przemieścić się do Nikozji albo jeszcze gdzieś w inne miejsce. Nie wiem, naprawdę przyjechałem tutaj po raz kolejny trochę na spontana. Niby no musiałem po prostu zmienić trochę tutaj koncepcję tego swojego przyjazdu. Miałem być tutaj, po raz kolejny powtarzam, miałem być tutaj z synem, ale nie udało się. Jestem sam. No i spędzę ten czas tutaj na własnych zasadach. Larnaka to trzecie co do wielkości miasto na Cyprze. Zaraz po stolicy Nikozji. Później jeszcze jest takie miasto Limassol, do którego może uda mi się też dojechać jakoś tam stopem, zobaczę, bo jest dosyć daleko od Larnaki, no ale zobaczymy, może ogarnę. W mieście w tym nie znalazłem jakichś aktualnych danych statystycznych, ale mieszka coś ponad 50 tysięcy ludzi. No ale tak obszarowo jest dosyć chyba rozległe, bo zabudowania wiadomo nie są tutaj jakieś tam mega wysokie. No i tak to wygląda. Jestem znowu w tej okolicy, w której byłem wcześniej, tego muzeum. Spróbuję, może teraz będzie otwarte jakimś cudem, chociaż wątpię, bo tak jak mówiłem, dzisiaj jest poniedziałek i z reguły muzea są nieczynne, ale to różnie to bywa. Jest naprawdę mega ciepło. O, tu jest coś otwarte. Winter opening. Darmowe wejście. A, jakaś galeria tutaj jest. Pewnie z obrazami czy z czymś. No kurde, jak za darmo to wchodzimy, nie? Galeria, darmowe wejście. Zdjęcia tutaj Larnaki, chyba jakieś takie po prostu stare, bo widzę tutaj na zdjęciach po autach starego typu. Zdjęcia pokazujące, jak to Larnaka wyglądała kiedyś. Tutaj jedno z pomieszczeń. Tutaj drugie. No za darmo, to czemu nie? Zawsze można coś tam popatrzeć. Trzeba korzystać, nie? Tutaj drugie z pomieszczeń. I tak samo zdjęcia. A tutaj chyba jakiś film można obejrzeć. Proszę bardzo. Mini kino. Popatrzymy się. No. Dobrze, że tutaj się wróciłem, bo wygląda na to, że jest otwarte. Także wchodzimy. Hello. Hello. It's free entry, yeah? Yes. And no problem, I can take a shot. Zawsze coś tam można pooglądać. Kilka szybkich ujęć. Tak
pomieszczenie w tym takim fajnym budynku z tym. Chyba, że jeszcze można wejść na górę. A nie, tutaj jest przejście do tej galerii ze zdjęciami. A, no, czyli to wszystko. A tu wszędzie knajpy. Sezonu nie ma, także tłumów ludzi nie ma, no ale coś tam się dzieje. Wszędzie po zdjęciach widzę, że te menu to takie podobne. Wszędzie jakieś szaszłyki, grille, burgery, kebaby. Pizze, makarony. Mniej więcej wszędzie wygląda to podobnie. Proszę bardzo. Ryby. Pod słońce. Tutaj Pizza Hut. Także jakieś takie sieciówki międzynarodowe też tutaj są. To samo co wszędzie. Jest tych knajp, restauracji tutaj całe mnóstwo, także z głodu na pewno tu nie umrzecie. Kwestia tylko, wiadomo, zasobności portfela, wybrania lokalu. Tutaj, o, możecie zobaczyć ceny, różne zestawy. O, tu najtańsza jakaś buła, kiełbasa, Cyprus sausages, 5,60, halloumi. Śniadanie, oferta z kawą, 6,30. Tu jakaś pizza od 6,40. Także ceny tam przyzwoite. No, takie normalne, no chyba. Jakoś tam nie są mega wygórowane. Przypuszczam, że w Polsce nad morzem, w takich miejscach turystycznych wcale to taniej nie wygląda. A ja jestem tutaj, o, nad samym, samiutkim morzem tam. Zobaczcie, jak ludzie chodzą w krótkich spodenkach, w rękawkach. No, zrobiło się mega gorąco. Ja chyba zaraz zdejmę to. Znaczy nawet nie zaraz, tylko teraz muszę zdjąć ten polar, bo po prostu się gotuje. Rozebrałem się do krótkiego rękawka, bo naprawdę jest takie ciepełko, że zobaczcie, jak tu ludzie chodzą. No, różnie poubierani. No, nie, tutaj pani na rowerze, o, w krótkich spodenkach. Idę teraz tutaj trochę. Przejdę się plażą. Już tutaj byłem, tutaj tamten taki most. Wcześniej nikogo nie było, bo było wcześniej, teraz już trochę więcej ludzi. No, jest ciepło. Jestem już niedaleko tego swojego apartamentu. I chyba tam zajdę na chwilę zrzucić trochę balastu z plecaka, bo po prostu za ciężko mi tam, ta kurtka mi jest niepotrzebna. No i tam mam parę rzeczy, które zostawię. Pójdę tam do tego kościoła, może do tego meczetu, do którego wcześniej mi się nie udało wejść, tam już jest. No i później sobie gdzieś tu siądę, wrócę z powrotem może tutaj nad morze. Może nad morze. Strzelę sobie browarka, którego kupiłem tam w Lidlu, bo mnie suszy. A warunki są, jak widzicie, no kurde, rewelacja, ciepełko. Ok, can you play something, please? Can you sing as well, or you can only play? I can sing, yeah, but I have to warm up the voice. Ah, okay. Now I warm up. Okay, no problem. Thank you. Dobra, pan trochę pograł. Z plażą. Tak, Polacy jak wszędzie, kurde. Gdzie się człowiek nie ruszy, to Polska. O, pani się śmieje, też Polska. Ja pierdzielę. Już któryś kraj z rzędu. Po prostu na każdym kroku Polacy.
Ale bieda, bieda, Polacy kurwa narzekają, bieda. Dobra, tu jest ten meczet. Zobaczę, czy teraz uda mi się tam do niego dostać. Żeby wejść do meczetu, nawet mężczyźni muszą się przykryć, tak że byłem zmuszony z powrotem założyć swój polar, bo chyba w krótkim rękawku nie wejdę. Tam jest wejście dla kobiet. Tu nawet można sobie pożyczyć jakieś takie stroje dla kobiet. Tam wejdziemy. Tu nie wchodzimy. O, trzeba buty zajmować. Hello. No problem. No problem, ok. Idziemy na górę chyba. Zobaczymy. Tam było wejście dla kobiet. Pani chciała wejść w butach. Facet od razu zwrócił uwagę, że trzeba buty zdejmować. O, tutaj proszę bardzo. Także ściągamy buty i wchodzimy, nie? Kurde. Jeden. O kurde. Drugi. I wchodzimy. Filmować podobno można, także luz. Wróciłem tutaj do tego kościoła, Łazarza. Wchodzimy do środka, rozejrzymy się, zobaczymy jak to wygląda. Później tutaj na GPS-ie też w okolicy namierzyłem jakiś kolejny niewielki meczet, do którego też spróbuję wejść. No i tu zaraz obok jest mój hostel. Tam pójdę, zrzucę swoich gratów trochę. Chwilę odpocznę i dalej długo. Wchodzimy tu do środka. Trzeba w długich spodniach. Nie wiem, czy można filmować. Można, wchodzimy. Kościół ten powstał podobno w miejscu pochówku tego świętego Łazarza, tak? Czyli tego gościa, którego wskrzesił Jezus. Tak głosi tutaj legenda. Nisko tutaj, trzeba na głowę uważać. Thank you.
prawosławny, bo to jest kościół prawosławny. Pewnie jakieś relikwie, jakaś czaszka kogoś, albo kawałek czaszki. O, akurat mówię. Ja tego nie bardzo, nie pochwalam. Jestem wierzący, ale już wielokrotnie to mówiłem. Może trochę inaczej niż większość. Bóg jest w nas. Sami kreujemy swój świat, swoją rzeczywistość. Parę zdjęć i tyle. Wejście darmowe, nie trzeba nic tutaj płacić. Wyjdę tutaj innym wyjściem, jakimś bocznym. Jeszcze raz pokażę wam, jak to z zewnątrz wygląda ten budynek. No już widzieliście wcześniej. Tam teraz inny pan gołąbki dokarmia. O, tu pod słońce totalnie. Nic nie zobaczymy. Kolejny meczet, ale niestety zamknięty. No i taki nieduży, bez żadnego takiego minaretu. Coś takiego. Tam z jakąś taką niewielką kopułą. O, pod słońce totalnie. Ale nieczynny. Tutaj knajpki, tutaj jakaś scena koncertowa. Nic, idę na chwilę chyba do swojego apartamentu. Za każdym razem będę to tak wymawiał, bo mnie po prostu rozbraja to trochę, bo warunki tam są, jakie są. No ale nie będę marudził. Idę tam, trochę odpocznę i potem dalej. Nie no, fajnie jest, podoba mi się. W ciągu dnia trochę lepiej to wygląda wszystko. Te uliczki takie mają swój jakiś taki niepowtarzalny urok, klimat. No i tutaj gdzieś dosłownie może 200 metrów jest mój apartament. Jeszcze raz zobaczcie ten mój apartament, w jakim budynku jest tutaj, kurwa, syf. Samo wejście, drzwi wejściowe, zobaczcie, jak to wygląda. Ani klamki, ani nic, tu rozpierdziel.